Witam Państwa serdecznie, wszystkich, którzy zdecydowali się dołączyć do naszego spotkania. Trochę wracamy po pewnej przerwie do formuły, która była w latach poprzednich w szkole kontynuowana, tak zwane spotkania z twórcami. Zgodził się również wykładowca naszej uczelni w tej roli wystąpić, nie tylko nauczyciel, ale i twórca o uznanym dorobku. Zaprosiliśmy w związku z tym dzisiaj do spotkania z Andrzejem Wieteszką. Serdecznie go witamy. On będzie tutaj główną osobą, która podjęła się trudnej misji przedstawienia twórczości jako... Właściwie to pan się na koniec będzie miał jakąś konkluzję, czym ona jest. Zawodem, środkiem utrzymania się, czy też jeszcze czymś ponad to. Bo mamy do czynienia z takim właśnie tematem, który po części ma aspekt mocno komercyjny, ale jednocześnie niesie w sobie duży ładunek projektu plastycznego i również pod tym kątem jest oceniany. Także bardzo nam miło, że dołączyliście Państwo dzisiaj do tego spotkania i ja już nie będę więcej przedłużał, tylko witam Was serdecznie w imieniu władz szkoły. Tutaj również mamy rektora, już żeby nie było, że gołosłowny jestem, że władze szkoły. To nie, naprawdę. No i oddaję głos już dzisiejszemu gościowi najważniejszemu, czyli panu Andrzejowi Wieteszce. Witam serdecznie. Serdecznie dziękuję za tak wspaniały wstęp i wprowadzenie do mojego wykładu. Oczywiście w tej chwili zżera mnie trochę trema, jak to przed takim występem, przed wielką i wspaniałą publicznością i to tak jak zresztą tutaj zostało przed sekundą wspomniane przez władzą najwyższą, ale postaram się w takim razie za chwilę skupić i wprowadzić nas wszystkich w temat, o którym dzisiaj będę opowiadał. Przyniosłem ze sobą prezentację. Ta prezentacja jest dość rozbudowana. Będziemy częściowo szybko ją przeglądać, częściowo będziemy się koncentrować na szczegółach i je omawiać. Przyniosłem kilka prac, które są bardzo różnorodnymi realizacjami w przestrzeni publicznej oraz także we wnętrzach. Są to wielkoformatowe ilustracje, których formą jakby ostatecznej prezentacji jest mural, albo mural zastosowany we wnętrzach i jedna z prac będzie to rodzaj dekoracji, która też jest w zasadzie wielkoformatową ilustracją, ale zastosowaną na małej architekturze miejskiej. To zresztą do tego tematu podczas całego tego wykładu naszego dojdziemy. Także witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Andrzej Wieteszka, jak zresztą przed chwilą zostało powiedziane, ale jeszcze raz się Państwu przedstawię. Zawodowo zajmuję się ilustracją wydawniczą, projektowaniem graficznym, dyrektorowaniem artystycznym. Projektuję plakaty artystyczne, komercyjne, zajmuję się także realizacją materiału wideo, czołówek telewizyjnych, no i przede wszystkim ostatnio także wielkoformatowych ilustracji i ulicznych murali. Nasze spotkanie będzie spotkaniem właściwie nie tylko opowieścią o samych realizacjach i nie tylko opowieścią o tym, na czym te realizacje polegały, ale także historią samych sytuacji, w których te prace się znalazły, samych zamówień też, bo będą to też duże zamówienia, które były składane mi przez instytucje kultury i które tak naprawdę były pewnym eksperymentem i też subiektywnym podejściem do tematów na przykład historycznych albo tematów społecznych, które w sposób swój własny, taki bardzo już autorski przefiltrowywałem przez różne moje zainteresowania estetyczne, kulturowe, popkulturowe i które stały się takim jakby konkretnym pomysłem na przedstawienie tych właśnie tematów.
Zaczniemy od zamówienia z 2017 roku i realizacji z 2017 roku. Był to mural z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zamówienie zostało mi zlecone przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. No i jakby wiedząc, że jest to mural okolicznościowy, mural, który miał być elementem obchodów rocznicy wybuchu powstania, no na pierwszy rzut oka sugerował no bardzo historyczną pracę, no i pracę, która tak naprawdę miałaby być odpowiedzią na rzecz, która się wydarzyła, jakąś taką bardziej martyrologiczną historią, no i taką, która po prostu wpasowywałaby się w taki kontekst prac historycznych. No i myśląc sobie o tym zleceniu, rozmawiając także z historykami, z ludźmi z Muzeum POLIN, doszliśmy do wniosku, że absolutnie nie chcemy epatować widzów martyrologią, nie chcemy wchodzić w tematy wojny, militaryzmu, broni, ofiar pokazywanych łopatologicznie, nie wiem, żołnierzy, bohaterów. No, absolutnie chciałem odejść od takiej historii jak taki realistyczny mural historyczny, który obecnie w Polsce jest bardzo popularny, gdzie pokazujemy krzepkich żołnierzy, krzepkie żołnierki, ewentualnie jakieś ofiary, dymy nad miastami, broń, eksplozje. No generalnie rzecz biorąc, historie, które po prostu no, w gruncie rzeczy nie wnoszą niczego nowego do tego, co wiemy już o tych czasach, w którym się to działo, a jednocześnie no, odtwarzają pewną taką, no, moim zdaniem oczywiście estetykę socrealistyczną niestety, gdzie można by te orzełki wymienić najczęściej na gwiazdki i można by te prace często namalować, nie wiem, w latach 50. i też byłyby pracami spełniającymi oczekiwania ówczesnych zleceniodawców. No więc generalnie odszedłem od tej koncepcji. Tutaj mamy akurat na tym slajdzie rozwinięty mural. Zaraz przejdziemy dalej, dlatego że ten mural tutaj tego prawie w ogóle nie widać, bo to jest bardzo długa praca. Praca została zrealizowana na warszawskiej patelni, tak zwanej przy stacji metra Centrum. No tu już mamy pracę namalowaną. No i teraz tak. Historia obchodów każdej z rocznic wybuchu powstania łączy się z akcją żonkil tak zwaną, czyli rozdawaniem na ulicach papierowych żonkili, żółtych kwiatów, które z jednej strony nawiązują trochę do symboliki gwiazdy Dawida, która była wyszywana przez nazistów na ubraniach osób pochodzenia żydowskiego w czasie okupacji, ale także do kwiatu, do żonkila, do kwiatu wiosennego, czasu, kiedy też i powstanie wybuchło. No jest takim bardzo wieloznacznym symbolem. No i ten właśnie żonkil, ta stylizowana gwiazda Dawida była też dla mnie pewnym punktem wyjścia do myślenia o tym, jak ten mural powinien wyglądać, jakiej kolorystyce się powinien zamykać. No i teraz rozpoczynamy całą historię muralu. To był taki trochę przydługi wstęp, ale będę co chwila wpadał w pewne dygresje. Już taki mam, że tak powiem, styl opowiadania, ale dygresje zawsze będą na temat, choć może niekiedy odpłyniemy gdzieś sobie na chwilę troszeczkę na jakieś dodatkowe wody, które gdzieś tam powrotem nas za chwilę doprowadzą do klu opowieści. Tu mamy rozpoczęcie pracy. Praca była wykonana wspólnymi siłami. Malowana była przeze mnie oraz przez firmę Good Looking Studio, która się specjalizuje w przenoszeniu dużych ilustracji wielkoformatowych i malowaniu murali ulicznych, i to artystycznych, i komercyjnych. No tutaj to była kwestia też tak naprawdę czasu. Mieliśmy bardzo niedużo czasu. Tutaj widzimy technikę,
technikę, którą się częściowo posługiwaliśmy, czyli wyświetlaliśmy sobie fragmenty ilustracji, odrysowywaliśmy ją na murze, potem praca była wypełniana już konturami. No tutaj są moje brudne dłonie ubrudzone farbą w trakcie znoju pracy i malowania. Tu zresztą mieliśmy fantastyczną pogodę, zrobiło się super ładnie i ciepło, a to jest początek marca, proszę Państwa, więc wyjątkowo wygląda na letnią pogodę. Potem się zrobiło straszliwie zimno pod koniec pracy. No i tutaj będziemy mieli troszeczkę zdjęć jakby z samego procesu malowania. Tak na marginesie, prawie wszystkie realizacje, które będę dzisiaj pokazywał, też będę ilustrował pracą też malarską na początku, tak żebyśmy mieli jakby pełen wgląd też tak naprawdę w powstawanie tych dzieł. No powiedzmy, że no oczywiście ono powstało najpierw u mnie w głowie, potem na kartce papieru, potem tak naprawdę było przenoszone coraz to bardziej skomplikowane urządzenia i koniec końców, na końcu znalazło się z powrotem na ścianie, co też jest dosyć ciekawym procesem w tej chwili, bo zaczynamy od szkiców odręcznych, przechodzimy przez komputer, potem drukujemy, a potem ta praca jest ręcznie malowana z powrotem na murze. To jest dosyć też taka ciekawa parabola, po której w tym momencie jakby tego typu twórczość sobie wędruje. No i tutaj mamy kolejne etapy pracy malarskiej, malowanie muralu, malowanie na rusztowaniach. Specyfiką tego miejsca, czyli patelni, na której pojawiają się murale, jest to, że te prace są tylko i wyłącznie pracami wiszącymi, eksponowanymi czasowo. Czyli około 3 tygodni do miesiąca maksimum ta moja praca wisiała tam miesiąc, także jest to dość ulotna historia, no trochę jak graffiti, która gdzieś zaistnieje, potem zniknie, zostaje w pamięci, zostaje może na zdjęciach. Natomiast to jeszcze będzie potem przy następnych pracach, dojdziemy tam dalej. Niektóre z nich dostawały swoje drugie, trzecie i nawet czwarte życie, zupełnie nawet nieświadomie, niezakładane były. Było to na początku tak naprawdę pracy nad tymi właśnie dziełami. No i teraz tak, wracając tu jeszcze do tego muralu na temat rocznicy powstania w getcie. Tak jak wspomniałem, tutaj Żonkil stał się tak naprawdę punktem wyjścia. On jest tutaj i kwiatem, tak jak tutaj w dłoni, jest też jakimś rodzajem plamy, eksplozji. Może jest to eksplozja ładunku wybuchowego, a może to jest po prostu słońce wstające zza budynku. Może jest to coś groźnego, a może to jest coś przyjemnego. Może jest to, tak jak zresztą będzie widać za oknem, jakaś plama żółta, może to coś wybuchło, a może tak naprawdę to tylko wstaje słońce albo zachodzi. Chodziło mi o to, żeby oderwać się tak naprawdę od kontekstu czysto wojennego, tak jak wspomniałem, czysto martyrologicznego i tak naprawdę snuć trochę opowieść o ludziach, o młodych ludziach, którzy brali udział w tym powstaniu, przybliżyć trochę tak naprawdę tych ludzi tej sytuacji, która troszeczkę tak naprawdę w Polsce funkcjonuje jakby trochę dwutorowo. No jest to, tak jak się mówi, jedno z dwóch powstań warszawskich. Nomen omen wybuchło w 1943 roku. Powstanie warszawskie wybuchło, to o którym mówimy, warszawskie wybuchło w 1944, czyli raptem o rok później. Także odległość czasowa między tymi dwoma powstaniami, co też w sumie trudno sobie to tak na pierwszy rzut oka wyobrazić, było bardzo krótka. No to tylko rok czasu minęło między jednym a drugim. No i jednocześnie taka wiedza nasza powszechna jest dość skąpa na temat tego, co się wtedy wydarzyło, na temat ludzi, którzy brali w tym udział. No i pomysłem moim było to, żeby oprócz tego, że przewija nam się jakiś rodzaj miasta, zarysy budynków, zarysy jakichś może ruin, a może całych tych domów, też przedstawienie i zwizualizowanie portretu kilkorga z powstańców, którzy brali udział w tym powstaniu, właściwie takich przywódców, o których wiemy, bo też o wielu ludziach kompletnie nic nie wiemy. Oni zginęli tam i tak naprawdę bez śladu zupełnie. No i to też było w sumie nie takim łatwym pomysłem, znaczy nie taką łatwą historią było zrealizowanie tego mojego pomysłu, dlatego że pomyślałem sobie, żeby no tak jakby Marka Edelmana sportretować, ale jako człowieka młodego, jako człowieka mniej więcej z okresu, w którym mógł wziąć udział w powstaniu, nie późniejszych, na podstawie późniejszych zdjęć. No i teraz był problem, dlatego że się okazuje, że większość
uczestników powstania, większość tych ludzi straciła całkowicie swoje archiwa i rodzinne, i swoje archiwa prywatne. Praktycznie jest bardzo niewiele zdjęć, jest bardzo niewiele zdjęć też w archiwach Muzeum POLIN. Tu mamy kilkoro z tych ludzi, tu jest Paweł Frenkel, Sylwia Lubetkin, zaraz przejdziemy do następnych jeszcze postaci. No tutaj mamy jakby cały jakby ogląd tej realizacji na całej tej patelni, bo praktycznie wykorzystaliśmy wszystkie ścianki, które były tam dostępne. No i poszukiwanie tych zdjęć odbywało się też przy pomocy historyków z Muzeum POLIN, także przekopaliśmy się dość dużo przez materiały ikonograficzne, no w końcu dotarliśmy do różnych zdjęć, no powstały portrety właśnie tych powstańców. No i cały wydźwięk też tak naprawdę tego muralu to też jest jakby taka wizualna, jakby to powiedzieć, opowieść o haśle, o leitmotivie tego wydarzenia, czyli jest to hasło „Łączy nas pamięć”. I „Łączy nas pamięć” jest to hasło, które no jakby samo w sobie, jak się domyślamy, łączy nas i łączy nas ta pamięć, czyli jakby chodziło mi o przedstawienie tak naprawdę czegoś, co będzie komunikacją z wydarzeniem historycznym, ale tak naprawdę też da nam po prostu możliwość aktualnego połączenia się i tak naprawdę zidentyfikowania z sytuacją, która wydarzyła się w tamtych czasach. Stąd też jakby i pomysł był z portretowaniem ludzi młodych. No i tak jak widać, no tutaj te wszystkie elementy funkcjonują na zasadzie takiej dosyć gęstej geometrii. Kolory są bardzo ograniczone. Tutaj praktycznie mamy tylko wykorzystany szary, czarny kontur gruby. To jest jakby też taki mój znak przewodnik, który przewija się przez większość mojej twórczości i to jako ilustracje wydawnicze i też w muralach i też taki gruby raster, który właściwie no nie jest rastrem, to jest jakiś rodzaj też wypełnienia, który jest ekwiwalentem często koloru. Także tutaj mamy też ograniczoną gamę środków już takich czysto artystycznych. No i wędrując dalej przez tą realizację, no tutaj mamy też fragmenty sylwetek z przypiętym właśnie tym kwiatem, który może jest kwiatem, może jest tą naszytą gwiazdą Dawida ludziom, którzy byli więzieni w getcie. No i wędrujemy sobie dalej przez tą pracę. Ona też zakręcała jakby i wypełniała bardzo konkretnie całą tą ścianę i opowiadała tutaj o różnych sytuacjach też no zaraz może dojdziemy jeszcze do wyjścia z... No tutaj mamy tego człowieka siedzącego w oknie, który być może sobie siedzi w oknie i ogląda wschód słońca, być może coś wybuchło za tym oknem. Mamy tutaj po prostu historię jakby zwykłego życia, w którym nagle ci ludzie, którzy żyli, zostali nagle stłoczeni nie z własnej winy w getcie, nagle musieli tak naprawdę znaleźć jakąś drogę do tego, żeby po prostu z tej strasznej opresji wyjść. Była to jedyna sensowna dla nich droga, która była po prostu powstaniem, które było niestety z góry skazane na niepowodzenie. No i właśnie, a teraz przechodzimy do następnego tematu. Tematy historyczne jeszcze będą przed nami, natomiast przełączamy się pomiędzy tematami historycznymi, muralami popkulturowymi i teraz wchodzimy do wnętrza. Redakcja MTV, Music Polska, która 2 lata temu dorobiła się nowych pomieszczeń, zamówiła u mnie bardzo duży mural do wnętrz.
No i ten mural, założenie jego było takie, że oczywiście no musi w jakiś sposób eksploatować tematy muzyczne, okołomuzyczne, popkulturowe, związane tak naprawdę z zainteresowaniami tej stacji, ale też wchodzące troszeczkę w taką narrację muzyka popowa, ale już bardziej klasyczna, dlatego też, że i ten mural funkcjonował równolegle w redakcji kanału VH1, który, no, jak wiemy, emituje wideoklipy już, powiedzmy, nie najnowsze, ale z różnych czasów jakby i epok muzyki popularnej. Tak wyglądał wstępny projekt. Projekt troszeczkę później się zmodyfikował. Projekt był dość gęsty i oczywiście też korzystający z elementów i szczegółów jakichś geometrycznych skojarzeń, kontekstów popkulturowych. Kolorystyka no, też była dość ograniczona. Chodziło też o to, żeby w dużej ilości elementów i szczegółów zawrzeć dużo fajnych rzeczy, a jednocześnie też, żebyśmy mogli sobie wędrować po tych różnych elementach, odkrywać sobie zupełnie jakieś nowe konteksty. Mural nie ograniczał się tylko i wyłącznie do płaskiej ściany, zresztą ściany, która nie była zbyt łatwa do wykorzystania, chociażby ze względu na kilka załomów i też elementów, które na tej ścianie były powieszone wcześniej, czyli ekran telewizyjny, też trzeba było go jakoś wpleść w całą tą historię, no ale też postanowiłem wykorzystać sufit, to zresztą zaraz dojdziemy jeszcze do tych sufitów, no i oczywiście jakieś jeszcze fragmenty i załomy ścian. Mural, tak jak mówię, też korzysta, ja też korzystam właściwie w mojej twórczości z takich kilku patentów, które wydają mi się też ciekawe. Buduję portrety przy pomocy kilku dosłownie grubych linii, wypełniam je rastrami, wypełniam je plamami kolorów, staram się szukać jakichś elementów, które będą bardzo charakterystyczne dla twarzy portretowanych osób. Staram się zawrzeć jakieś emocje w nich przy pomocy tak naprawdę bardzo prostych elementów, co często nie jest też takie proste. No i cała praca, oczywiście to tutaj mamy kilka epok w muzyce, mamy i Davida Bowie z okresu Ziggy'ego Stardusta z początku lat 70., ale mamy też Madonnę z końca lat 80., mamy Grace Jones, mamy nogi, buciki w zasadzie i skarpetki Michaela Jacksona. Wszystko jest okraszone oczywiście taką stylistyką i kolorystyką trochę nawiązującą do lat 80., także mamy tutaj taki koktajl popkulturowy, który też zresztą jest jednym z takich elementów, które kształtują moją twórczość, czyli skrzyżowanie kultury tak zwanej wysokiej z popkulturą, poszukiwanie różnych archetypów i eksploatowanie popkulturowych i popularnych kontekstów kulturowych i łączenie ich ze sobą. I to tak samo, jak widać, jest w stanie zaistnieć przy muralu historycznym, jak i tak naprawdę jesteśmy w stanie zastosować te elementy i też tego typu narracje w pracach czysto komercyjnych. Do tego muralu także dorobiłem jeszcze trochę takich elementów, które się pojawiły na szybach wyjściowych, także cała jakby całe to pomieszczenie, które było bardzo duże, zostało też zaaranżowane i jakby zostało wplecione w opowieść, która tam na ścianie się rozgrywa. No tutaj oczywiście ta duża przestrzeń służy nie tylko za biuro, ale także i taką, jest taką też przestrzenią rekreacyjną.
No i tutaj widzimy, jak ta praca także potrafiła wypłynąć jakby z tej płaskiej pionowej ściany na sufity, co zresztą tutaj było też fajną historią ze względu na to, że biura nie zdecydowały się na podwieszanie stropów, także cała instalacja jest tam na wierzchu i do tego wszystkiego te prace, które się pojawiły na suficie, mogły bardzo fajnie też jakby wpleść się jakby w cały kontekst takiego, powiedzmy, biura, trochę postfabrycznego, trochę historii ulicznej, gdzieś graffiti może ulicznego. No i generalnie rzecz biorąc, była to bardzo śmieszna i fajna zabawa z pracą dla MTV. No tutaj mamy kilka w tej chwili portretów i takich bliższych kadrów samej tej pracy. A na koniec, to jest oczywiście trochę nie najlepszej jakości zrzut ekranowy z Facebooka. Okazało się w pewnym momencie, że ta praca na tyle spodobała się tam w redakcji, że stała się także scenografią, elementem scenograficznym dla programów telewizyjnych, które też były realizowane na jej tle. Także tutaj mamy otwarcie kanału Start MTV Music Polska sprzed tam 2 lat i okazało się, co zresztą też dla mnie było pewnym zaskoczeniem, że nagle i ta praca stała się tutaj takim fajnym elementem jeszcze dodatkowo programu, który szedł, jak widać, na żywo. Następna praca, też we wnętrzach. Następna praca została zlecona mi przez sieć hoteli Moxie. Jest to sieć hoteli, międzynarodowa sieć hoteli, która została wymyślona i zrealizowana, właściwie dalej są realizowane kolejne hotele tej sieci przez sieć hoteli Marriott. Oni sobie wymyślili coś takiego, że hotele Moxie są to hotele specjalnie stworzone dla młodej klienteli, dla no, takich młodych, jak to oni określali, nomadów wędrujących, znaczy nomadów z pieniędzmi, rzecz jasna, to nie są tanie hotele absolutnie, zresztą Marriott to Marriott, no ale powiedzmy dla młodych ludzi wędrujących po świecie, lubiących się bawić, hotele w swoich wnętrzach i to hotele są już i w Nowym Jorku, w Paryżu, w Polsce są, z tego co wiem, no to jest katowicki Moxie, jest też w Warszawie, no w bardzo wielu miastach, w Paryżu, w Londynie, w Barcelonie, jak wspomniałem, w Nowym Jorku, no i wszystkie te hotele we wnętrzach swoich dekorowane są poprzez artystów ulicznych, lokalnych zazwyczaj, no powiedzmy, że tutaj ja byłem lokalny, bo z Polski, no nie z Katowic, no ale powiedzmy, że no był to pierwszy w Polsce hotel Moxie i tutaj zaproszono mnie, między innymi także mnie, bo tam było oczywiście też i paru innych artystów zaproszonych do udekorowania innych ścian. No mi przypadł honor zaprojektowania holu głównego w hotelu Moxie. No i całe założenie tej pracy polegało na tym, żeby no trochę przenieść klimat uliczny do wnętrza, jednocześnie także zastosować jakieś archetypowe elementy katowickie. No tak sobie pomyślałem, że może najlepszymi skojarzeniami, no to wiadomo, no to będzie oczywiście katowicka architektura, no i wyciągarki, no to są właściwie takie windy górnicze, które są też bardzo charakterystyczne dla krajobrazu górniczego Śląska i Katowic. No i w tej pracy przewija się tutaj dużo takich elementów, no dużo jak dużo, no oczywiście przewija się, mamy tutaj i super jednostkę, czyli ten taki duży modernistyczny blok katowicki, który też przeszedł do historii architektury. Mamy tak zwany drapacz chmur z 1934 roku, budynek 17-kondygnacyjny z lat 30., który swego czasu był najwyższym budynkiem w Polsce przedwojennej przez jakiś czas. No i też pojawia nam się w pewnym momencie także katowicki spodek. No i cała praca,
cała praca jest jakby zanurzona też w kolorach identyfikacji graficznej hotelu Moxie. Oni też są, ich identyfikacja jest oparta właśnie na mniej więcej tej kolorystyce, także gdzieś to się wszystko tutaj nam połączyło. Mural nie był bardzo łatwy, jeżeli chodzi o ściany, na których się znalazł. Jak widać, poprzecinane są te ściany drzwiami do wind, jakimiś rewizjami do hydrantów przeciwpożarowych. Jest tutaj masę różnych jakichś włączników i tak dalej. To trzeba było wszystko ze sobą jakoś powiązać, a jednocześnie nie do końca ukrywać, że to tam jest, a jednocześnie no, nie mogło to też nam wyciąć tej pracy za bardzo, co zresztą często się tak zdarza, że niestety pracując nad muralem zawsze musimy wziąć pod uwagę, czy to będzie elewacja, czy to będą wnętrza. Musimy zawsze wziąć pod uwagę też to, jak to będzie potem istniało na rzeczywistej ścianie, na rzeczywistej elewacji. Bo ilustrację możemy sobie fajną wykonać potem, jak nałożymy to na elewację, okienka, balkoniki, gzymsiki, wytną nam wszystko i się nagle okaże, że mamy coś kompletnie zupełnie innego i z naszej pracy zostanie nam po prostu jakiś szkielecik i dziwny kadłubek. No i tutaj znowu mamy prace malarskie, które też oczywiście większym zespołem musiały się odbywać ze względu na to, że gonił nas tutaj czas. No hotel, jak widać, jest już prawie na wykończeniu. Są prace już takie wykończeniowe samych wnętrz i samego budynku. Także no, mural tutaj powstawał też przy pomocy zestawu super fachowców z firmy Good Looking, z którą bardzo często współpracuję. No i jakby no, prace trwały kilka dni. No tutaj niby praca dość i projekt wydawałoby się dość minimalistyczny, ale rozmowy z agencją reklamową, która się zajmuje hotelami Moxie w Polsce, ze zleceniodawcą ze strony hotelu, no to było oczywiście zawsze ścieranie się bardzo wielu idei. No, tak jak tutaj mieliśmy wcześniej mural historyczny, gdzie o dziwo przy poważnym temacie i dość takim no, trudnym tak naprawdę, bo ciężkim do, że tak powiem, ugryzienia w sposób autorski, a nie taki powiedzmy łopatologiczny, było dużo łatwiej do tamtego tematu podejść niż przy takich tematach reklamowych, no ale to państwo, którzy pracujecie dla agencji reklamowych czy macie klientów, wiecie dokładnie, jaka to ciężka, niekiedy może być gehenna tak naprawdę rozmowa z klientem o bardzo prostym projekcie, no ale efekt oczywiście pojawił się na ścianach i zdobi w tej chwili hotel Moxie w Katowicach, co zresztą serdecznie polecam tenże hotel. No tutaj jest na przykład taki przykład, w jaki sposób odbijam, czy zespoły, z którymi współpracuję, na przykład rastry, które przygotowuję, które oczywiście, gdyby je malować pędzelkiem jeden bok drugiego, byłaby to dość trudna historia. Najlepiej wyciąć część szablonem, odbijać się to przy pomocy szablonu. Tutaj są akurat szablony na takiej folii samoprzylepnej. No i tutaj też przy tego typu pracach warto zawsze pamiętać o tym, że te ściany skręcają, te ściany jakby mają swoje załomy, muszą też tak naprawdę funkcjonować z każdego punktu widzenia i być tak naprawdę z każdego punktu, tak naprawdę obserwator musi mieć poczucie, że jest to jednorodny projekt. Także tu mieliśmy hotel Moxie w Katowicach, realizacja komercyjna. Teraz przechodzimy do kolejnego muralu historycznego. Tutaj specjalnie wybrałem z tych historycznych murali dwa murale dla Muzeum Polin. Też z tego względu, że opowiadają o różnych historiach i różnych sytuacjach historycznych, ale także w różny sposób do tych murali podszedłem. To takim może gwoli wprowadzenia akurat do tego tematu.
To będzie realizacja, w której chciałem jeszcze dalej odejść od dosłowności, jeszcze dalej pociągnąć sprawę opowieści historycznej bez wykorzystywania elementów, którymi posługują się w Polsce najczęściej muraliści tworzący murale, załóżmy, nie wiem, o żołnierzach wyklętych, o Powstaniu Warszawskim, gdzie tak naprawdę w taki realistyczny, właściwie hiperrealistyczny sposób pokazujemy rzeczy, które się wydarzyły i de facto poza malowaniem scen batalistycznych w gruncie rzeczy nie wnosimy żadnego dodatkowego kontekstu. No, tak było, wiemy, no, znamy zdjęcia, znamy filmy, były to rzeczy straszliwe i warte pamiętania, ale tak naprawdę w samych swoich środkach wyrazu i tak naprawdę swojej takiej filozofii estetycznej, no, nie przenoszą nas nigdzie dalej. Pomyślałem sobie, że tworząc tak naprawdę murale historyczne, mamy też możliwość, no tu znowu mamy jakby rozciągniętą całą pracę, zaraz sobie wejdziemy w jej szczegóły i sobie powędrujemy dalej po całej tej pracy. Pomyślałem sobie, żeby po prostu jednak murale historyczne dają nam też możliwość zastosowania estetyki, która może odejść trochę od takiej prostej, właściwie bardzo hiperrealistycznej formy. Możemy tak naprawdę też zastosować elementy, które są abstrakcyjne, są jakąś abstrakcją trochę figuratywną, są elementami, które gdzieś tam lekko nam giną, lekko zaczynają przynosić jakieś zupełnie nowe konteksty, opowiadają nam różne historie, które nie będą prostą opowieścią, ale gdzieś może są po prostu opowieścią wielopoziomową, dadzą nam może skojarzenia, na które tak naprawdę nie wpadniemy za pierwszym rzutem oka. A jednocześnie też dają możliwość artyście i też kolejnym następnym artystom, którzy będą podejmować tematy historyczne, tematy, które wydawałoby się narzucają nam jakiś jeden rodzaj formy i możliwości tak naprawdę wizualizacji, dadzą możliwość odejścia od tego takiego sztampowego pokazywania historii. A jednocześnie też tę historię pokazywać będą i nie będą też jakoś za bardzo trudne. No więc mamy tutaj pozorny chaos. Mamy historię Marca 68. Mamy historię Marca 68, historii, która zakończyła się, no właściwie była wielką nagonką, po pierwsze antysemicką, ale nawet odrywając się od samej nagonki antysemickiej, była to historia hejtu, mowy nienawiści, manipulacji, rodzaju populizmu, no tego, co mówię, manipulacji, ale manipulacji też umysłami i nagonki na ludzi, nie tylko nagonki antysemickiej, generalnie nagonki antyintelektualnej, nagonki na grupę społeczną, która mogłaby być tak naprawdę też opozycją, no i generalnie rzecz biorąc była to historia, która nie skończyła się w tamtych czasach. Ona się oczywiście historycznie zakończyła, zakończyła się w 68 roku przymusową emigracją około 13 tysięcy osób z Polski, emigracją przymusową po prostu w jedną stronę, ludziom kupowano bilety. Natomiast była to historia, która jak zacząłem się nad nią zastanawiać w momencie, kiedy to zlecenie do mnie dotarło, jest to historia, która w gruncie rzeczy opowiada też o tym, co dzieje się obecnie, o właśnie mowie nienawiści, o wykorzystywaniu manipulacji do szkalowania ludzi, do walki ze swoimi przeciwnikami przy pomocy medialnych manipulacji, poprzez manipulacje umysłami przeciwko komuś, no i generalnie tak zwany hate speech, mowa nienawiści, która tak naprawdę, z którą niektórzy próbują w tej chwili walczyć, której internet aż trzeszczy i która tak naprawdę niszczy nas tak naprawdę i niszczy więzi społeczne bardzo mocno. I chciałem po prostu też w tej pracy, poza tym, że oczywiście pojawiły się napisy, że jest to oczywiście marzec 68, chciałem tak naprawdę oderwać się jakby
od tej historii, od tej nagonki, która była wtedy stworzona przez komunistów w 1968 roku, która doprowadziła właśnie do tej przymusowej emigracji osoby pochodzenia żydowskiego z Polski, ale która no, nie trwała tylko w 1968 roku. Zaczęła się ta historia kilka lat wcześniej, ta historia eskalowała, aż właśnie skończyła się, jak się skończyła. W tej pracy zawarłem dużo takich elementów, które gdzieś kojarzą się właśnie z demonstracjami, z jakąś nienawiścią, z tymi krzyczącymi gębami na transparentach, z jakimiś takimi głośnikami, z szczekaczkami, które przypominają jakieś wściekłe może psy, może głośniki z ludźmi, którzy idą z jakimiś teczkami, może walizkami, oni wyjeżdżają gdzieś, oni są smutni, są tak naprawdę złamani, mają opuszczone głowy, gdzie tutaj jest dużo elementów, które są takimi wieloznacznymi historiami, typu te krzyczące usta z jakimiś takimi a la dymko błyskawicami przebijającymi głowy ludzkie. No, generalnie wędrujemy tutaj poprzez bardzo wiele różnych skojarzeń. No, ta praca też po części jest jakimś hołdem dla graffiti lat 80., ale także pracą przemyślaną o tyle, w jakim kontekście się znajduje, czyli znajdujemy się na ulicy. Chodzi też nam o przekaz estetyczny skierowany do młodego odbiorcy albo młodego duchem odbiorcy, albo odbiorcy, który się też tym zainteresuje, a jednocześnie nie łopatologicznie obejrzy sobie pracę, no, zakonotuje ją i tyle. No, zresztą miejsce, w którym się to znalazło, daje możliwość obejrzenia tej pracy i pokazania w zasadzie tej pracy no, tysiącom ludzi. Tam praktycznie przez patelnię przewija się dziennie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przez miesiąc przewinęło się tam ponad 100 tysięcy ludzi. Wiadomo, że oczywiście w tych 100 tysiącach ludzi, tych, którzy sobie zatrzymali się, zastanowili się, o co chodzi, poobserwowali, no to wiadomo, jest garstka, ale tego też nie można, że tak powiem, nikomu mieć tego za złe. No jest to miejsce, które tak naprawdę żyje i chodziło mi o to, żeby po prostu za każdym razem, kiedy tam się znajdujemy, odnajdywać sobie coś nowego. Wymyśliłem identyfikację do tego muralu, ten napis Marzec 68, typografię też specjalnie wybrałem, która miała trochę nawiązywać jakby do takiej estetyki, takiej vintage estetyki może lat 60., gdzie też nie chciałem jakby epatować czymś ostrym, tutaj jakby ten font jest miękki, nawiązuje trochę do jakiejś powiedzmy psychodelii końca lat 60., do tego w czym tak naprawdę ci młodzi ludzie, którzy byli wtedy pod dani tej presji, no, byli zanurzeni. Tak naprawdę też ta praca sama w sobie i ten raster i te rysunki i jakby zaraz tutaj przejdziemy dalej, elementy graficzne trochę nawiązują do estetyki lat 60., do jakichś na przykład mozaik z lat 60., jednocześnie raster, który może się też skojarzyć z Liechtensteinem, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy dużo takich jeszcze w wielu poziomach, możemy tą pracę sobie interpretować. No i oczywiście w momencie, kiedy zaczniemy ją sobie dekodować, widać po prostu wielkie usta, zamiast języka wyskaje dłoń z palcem wskazującym. Wskazujący palec może być czymś bardzo agresywnym. On wskazuje, on wytyka tak naprawdę. Mamy tam sylwetkę, dużą ludzką sylwetkę z taką dziurą w kształcie serca. Serce leży na dole. No jest to też po prostu jakiś taki element, który wprowadza nas w ten taki, w sytuację utracenia swojej ojczyzny, wyrzucenia tylko ze względu na to, jacy się urodziliśmy, z powodu tego, na co nie mieliśmy żadnego wpływu, utracenia miejsca, utracenia znajomych, utracenia kontekstu swojego, ale także też agresji słownej, agresji, która była tak naprawdę całkowicie sterowana przez władzę i skierowana w bardzo konkretny sposób. No i to, tak jak zresztą wspomniałem,
to, co się działo, nie było tylko i wyłącznie oderwane od swoich czasów, to niestety też na naszych oczach dzieje się obecnie. Władze potrafią zastosować, różne władze polityczne potrafią stosować tego typu język przeciwko swoim przeciwnikom politycznym, potrafią tak naprawdę zastosować też mowę nienawiści oraz zaprząc do tego typu propagandy media, nad którymi mają władzę, no i przy pomocy tego manipulować umysłami ludzkimi. Dlatego też chciałem jakby tą pracę nie tylko zawiesić w kontekście właśnie tamtych wydarzeń z marca 68, ale także żeby stanowiła jakiś rodzaj, no może, memento dla naszych czasów. No i praca oczywiście była bardzo duża. Ona sobie tutaj meandrowała też poprzez te wszystkie ścianki. Nie było to copy-paste. Absolutnie każdy z elementów i fragmentów tej ściany o czymś dokładnie opowiadał. Zaraz przejdziemy też dalej jeszcze, gdzie, no tutaj akurat mamy kontekst samego miasta, w którym praca była zawieszona. Też pojawiła się taka tablica, informacja w taki lapidarny, krótki sposób opowiadająca o tym, co się wtedy wydarzyło. Na górze jest zresztą logo dużej wystawy, która równocześnie wtedy była otwarta w Muzeum POLIN, czyli Obcy w domu. Jakby i mój mural, i ta wystawa Obcy w domu współistniały ze sobą, czyli chodziło tutaj też o jakby wyjście z tą wystawą na zewnątrz do tak zwanej przestrzeni publicznej. No i widzimy tutaj fragment, zaraz dojdziemy do tego, fragment zabudowań oryginalnego, no w tej chwili on niestety jest przebudowany, dworca gdańskiego. I dlaczego dworzec gdański, dlaczego te pociągi? Okazuje się, że z dworca gdańskiego wyjeżdżało gro ludzi wyrzucanych z Polski w 68 roku. Ludzi, którzy z całymi rodzinami albo samotnie wyjeżdżali z biletem w jedną stronę, z wilczym biletem tak zwanym z Polski, z paszportem, który też działał tylko i wyłącznie w jedną stronę, i ci ludzie, no, banici tak zwani, zostali po prostu z Polski wyrzucani i wyjeżdżali właśnie z dworca gdańskiego, który stał się takim symbolem tamtej, no, haniebnej historii w dziejach najnowszych Polski. No i widać tutaj też te malutkie postaci, które się też przewijają, też z jakimś pakunkiem, z walizką, którzy gdzieś wędrują, gdzieś wyjeżdżają, oczy z łzą. I zbliżamy się do końca tutaj tej ściany. Tutaj się znajduje taka struktura, która zresztą gdzieś mniej więcej też zupełnie niezależnie od mojej pracy, bo akurat pracując nad tym muralem nie wiedziałem jeszcze, jak będzie wyglądała też scenografia wystawy w Muzeum POLIN. Okazało się, że potem zupełnie niezależnie ze scenografami i właściwie twórcami też identyfikacji do samej wystawy wpadliśmy na ten sam pomysł, co było dosyć, to dopiero po jakimś czasie się zorientowałem. Padliśmy na ten sam pomysł wykorzystania fragmentu okna z dworca gdańskiego. To jest taki dosyć charakterystyczny element, który w architekturze modernistycznej tamtego okresu występuje i w Polsce, i też zresztą za granicą dosyć często. Okno, duża tafla, jakby to powiedzieć, nie tyle samego szkła, ile przeszklenia dużych powierzchni przy pomocy małych szyb umieszczonych w takiej nieregularnej jakby kratownicy. Jest to element, który występuje jeszcze cały czas na dworcu gdańskim, który w tej chwili jest jakąś koszmarną, po prostu koszmarnym już potworkiem, bo niestety ten piękny budynek, zresztą bardzo polecam wygooglować sobie dworzec gdański, ale z takich zdjęć jeszcze z końca lat 50. To był przepiękny, modernistyczny budynek, naprawdę piękna architektura, parterowy budynek. W tej chwili piętro, które jest dobudowane, to są już koniec z lat 80. Dworzec spłonął w latach 80. częściowo i został rozbudowany w takiej formie, no, jakiegoś takiego koszmarka, potworka. No i zresztą to już jest jego powoli koniec tego budynku, ma być za jakiś czas wyburzony, więc, no, jak ktoś chce zobaczyć jeszcze fragmenty starego dworca, to jeszcze tam można się na ten dworzec udać. No więc tak wyglądała praca. I tak wyglądał mural dla Muzeum POLIN z okazji rocznicy
marca 68. To są jeszcze tutaj fragmenty i elementy całej tej realizacji. Potem tak naprawdę już mural zaczął żyć swoim własnym życiem, życiem też tak naprawdę patelni, na której się znalazł, no, częściowo zastawiany kramami, częściowo tak naprawdę funkcjonujący w swoim jakby takim już kontekście życia miejskiego. No i to jest jeszcze taka tutaj jedna może mało zabawna wtedy dla mnie, ale z czasem stająca się taką małą śmieszną historyjką i anegdotą. W czasie malowania tego muralu, no, starałem się jakby tutaj też ograniczyć kolorystykę, czyli w zasadzie mamy białe tło, mamy czarny, gruby kontur, jak już zresztą o nim mówiliśmy, no i mamy tą czerwień. Czerwień miała być oczywiście z jednej strony nawiązaniem do jakichś czerwonych szturmówek komunistycznych, do tej takiej komunistycznej wtedy właściwie totalitarnej, bo tu już o komunizmie, no nawet to już jest takie słowo wytrych trochę, no ta władza totalitarna, ona się nazywała komunistyczna, ale w zasadzie korzystała po prostu z tej takiej tak zwanej komunistycznej ikonografii, no ale powiedzmy czerwony komunistyczny, czerwony ze sztandarów, ale też i z transparentów, z tych transparentów z nagonek antysemickich, ale także i czerwony kolor jako sygnał, jako bardzo silny sygnał i coś, co nie pozwala nam spokojnie na to patrzeć, co nie pozwala nam tak naprawdę przechodzić obok tego, tej realizacji obojętnie, ale także jest po prostu bardzo silnym sygnałem takiego, nie wiem, alarmu, uwaga. A jeszcze wrócimy na chwilkę tutaj sobie do tej pracy. I teraz anegdota. Mamy czerwony, bardzo intensywny czerwony, specjalnie dobrany. Oczywiście zawsze to jest plus minus przy tego typu pracach, że z tymi kolorami to różnie może być. No i oczywiście teraz widzimy, na początku zaczęliśmy od tego, że była ładna pogoda, było ładne słońce. To jest koniec lutego, początek marca, Warszawa, Polska, czyli może się zrobić nagle strasznie zimno. No i co się okazuje? Po namalowaniu części pracy, ale jeszcze przed położeniem czerwonego, zrobiło się cholernie zimno. No, po prostu spadła temperatura do minus, nie wiem, 8, częściowo minus 10. Naprawdę się zrobiła straszliwie zimna pogoda. No i przychodzę sobie któregoś dnia, zaczynamy kolejną fazę malowania, kładziemy kolor, no i się okazuje, że po wyschnięciu farba, która dosyć szybko oczywiście schła mimo tej temperatury, zaczyna być pomarańczowa, ale kompletnie pomarańczowa. Nie to, że tam lekko zmienia nam się ta czerwień w jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, buraczkową albo, nie wiem, ciemno-pomarańczową, ale nagle się okazuje, że się nam to robi po prostu pomarańczowe, jak, nie wiem, na tych moich plakatach, które tutaj zresztą wiszą na sali, co zresztą nie wprowadziliśmy w ten temat. Tutaj jest ta obiecana jedna z dygresji. Tutaj na sali dzisiaj naszego spotkania zostały powieszone niektóre z prac, które były eksponowane na wystawie w Galerii WIT jeszcze do zeszłego tygodnia, bo tutaj trwa moja autorska wystawa plakatu, więc potem jeszcze zapraszam do obejrzenia kilku moich prac. No i w każdym razie nagle się okazuje, że zaczyna nam się po prostu to robić pomarańczowe. Pomysł nie był pomarańczowy, tylko chodziło o to, żeby to było czerwone. Ten czerwony był po prostu bardzo konkretnym kolorem. Okazuje się, że ekipa po prostu, żeby nam farba nie stężała i żeby na tym mrozie szybko schła, dolali do farby denaturat. To jest oczywiście patent jak najbardziej znany i stosowany i należy tak robić. Tyle tylko, że ten denaturat razem z tą farbą, którą mieliśmy, zmienił nam kompletnie kolor i to nie w wiaderkach, bo w wiaderkach dalej ta farba była czerwona. Schnąc po prostu na mrozie, ta farba nagle się zaczęła robić pomarańczowa. Jak ja to zobaczyłem, to myślałem, że zawału dostanę. Najpierw, że dostanę zawału, potem, że kogoś zabiję, a potem, że tak powiem, jedno z drugim wszystko razem.
Nie chcę już, że tak powiem, cytować, co mi do głowy przychodziło. Niestety byłoby to, że jestem hipokrytą i o tym hate speech tu opowiadam, a tymczasem sam bym po prostu kogoś tutaj zbeształ i zrównał z błotem. Natomiast no, co się okazało? Poeksperymentowaliśmy trochę jeszcze z tą farbą, poczekaliśmy, część została przemalowana, na szczęście czerwony wrócił. Miejscami trochę mniej wrócił, ale koniec końców udało się sprawę uratować i na szczęście praca jakby nie utraciła swojego kontekstu, w którym tak naprawdę miała być zawieszona. No, pomarańczowy byłby kompletnie bez sensu tak naprawdę i trudny do wytłumaczenia, czemu akurat pomarańczowy. Nomen omen. Jak jesteśmy na etapie anegdot, to jeszcze może wrócimy do muralu tego o powstaniu w getcie. Może akurat tamta opowieść nie skłaniała za bardzo do anegdot, ale jak już sobie żartujemy, to jeszcze tutaj była taka historia. W momencie, kiedy zaczęliśmy malować mural, właściwie przenosić dopiero te ilustracje, tak jak widzieliście przy pomocy tych rzutników i przygotowywaliśmy pracę do malowania. Okazało się, że była to sobota wieczór i w sobotę wieczór odbywał się jakiś bardzo ważny, ja już teraz nie pamiętam z kim, mecz Legii Warszawa z jakąś inną drużyną. I ta inna drużyna chyba bardzo była skonfliktowana też z Legią Warszawa, więc generalnie całe centrum Warszawy wypełnione było gigantyczną ilością kibiców, no kibiców okej, ale także i kibiców chuliganów. No i się zastanawialiśmy z ekipą, co to będzie, skoro zaczynamy malować mural rocznica powstania w getcie warszawskim. Mieliśmy oczywiście wielkie grupy nacjonalistów, kibiców i tak dalej. No i tak no, z takim lekkim niepokojem zastanawialiśmy się nad naszym bezpieczeństwem, a przynajmniej bezpieczeństwem naszej pracy. No bo oczywiście cała patelnia wypełniona była szczelnie kibicami. No i w pewnym momencie jakby oczywiście no, oni byli w tak doskonałych humorach, że kompletnie nie zwracali uwagi, co my tam robimy, coś robimy, się tam, że tak powiem, przewijali bardziej lub mniej pijani, no w pewnym momencie to już naprawdę bardzo konkretnie też zawiani. No i w pewnym momencie podeszła do nas grupa takich naprawdę konkretnie rosłych typków, bardzo konkretnie także oznakowanych najróżniejszymi krzyżami celtyckimi i tak dalej, także już widzieliśmy, że za chwilę się zdarzy po prostu jakaś bardzo nieprzyjemna pyskówka, albo przynajmniej no, zobaczymy, co to będzie, jak się dowiedzą, co my malujemy. No oczywiście grzecznie odpowiedzieliśmy, co to będzie i tak dalej. Oni się zainteresowali, no ale o co chodziło? Chodziło o to, że w ekipie było kilka dziewczyn, które też tam malowały ze strony firmy Good Looking. No i panowie chcieli po prostu się grzecznie tutaj próbować umówić z tymi dziewczynami, co oczywiście nie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Więc oni jak nie pyszli, niestety udali się w swoją stronę. Także no tak się skończyła jedyna historia, która, że tak powiem, zastanawiała nas, co się stanie. Nie było, żeby było... Żeby było, to nie było potem żadnej historii, na przykład żadnego nielegalnego graffiti, nie było żadnej fali nienawiści w stosunku do tego muralu jakby fizycznej. Myśmy tam czytali jakieś historie w internecie, ale powiedzmy, że internet, no to wiadomo, to jest po prostu kopalnia wszystkiego, co można, no nawet można poczytać historię o dowodach astrofizycznych na płaskość Ziemi na przykład, więc tak naprawdę w internecie można znaleźć wszystko, na muralu nie pojawiło się nic, ani na jednym, ani na drugim, co byłoby jakąkolwiek agresją tak naprawdę w stosunku do tego muralu, co no buduje bardzo, więc wydaje mi się, że no jest to rzecz godna zauważenia. No i teraz tak, lecimy dalej, bo oczywiście ja tu sobie rozgaduję się, czas nam leci, a tak naprawdę mamy jeszcze strasznie dużo rzeczy do obejrzenia. I słuchajcie, no i ten mural sobie był tam na ścianie, współistniał z wystawą w Muzeum Polin. No i co się nagle okazuje, miasto Warszawa, które też chciało oficjalnie obchodzić obchody 50. rocznicy marca 68, nie miało żadnych materiałów
graficznych, ani kompletnie niczego i obudzili się w ostatniej chwili, no i się zgłosili do mnie, czy bym nie chciał czegoś zaprojektować i najlepiej jeszcze, żeby wykorzystać elementy tego muralu. No wiadomo, mural powstał jako mural, czyli ilustracja układała się jakby no jako taka długa historia i opowieść. Materiały reklamowe no mają swoją specyfikę, swoich formatów, pionów, poziomów i tak dalej. No i teraz szybko trzeba stworzyć całą identyfikację graficzną, stworzyć materiały i płaskie materiały do druku na billboardach, piony, poziomy, ale także jakieś rodzaje, no może już nie animacji, bo na to nie było czasu, ale taki rodzaj slideshowów, które były wyświetlane w środkach masowej komunikacji. To były też podświetlane plakaty na przystankach, ale także pojawiły się wielkie wyświetlanie, te moje prace na tych olbrzymich ekranach na stacji metra Świętokrzyska. Także mamy tutaj kilka przykładów tych prac. Tutaj nawet mamy mały zapis wideo, tylko coś komputer chyba już nie łapie tego. No to polecimy może dalej, słuchajcie. Polecimy z tym dalej. No i generalnie rzecz biorąc okazuje się, że praca, która powstała jako mural, która była zaprojektowana jako mural, która jej specyfika była bardzo konkretnie związana ze ścianą, na której się miała znaleźć, nagle w przeciągu dni, to nie tygodni nawet, musi nagle znaleźć się w zupełnie nowym kontekście. I co się okazuje, no ta ilustracja daje radę, można było dorobić do tego wszystkie jeszcze dodatkowe elementy jakby tej identyfikacji, no chodziło też o to, żeby przy tak bardzo skomplikowanej formie tej ilustracji no też gdzieś zawrzeć te informacje, które są clue tutaj tych wydarzeń. No i tak powstała cała identyfikacja specjalnie dla warszawskiego ratusza. To się przewijało w różnych miejscach. Niestety animacji nie będę odpalał, bo jak widać i te filmy niestety się bardzo wolno chyba wczytują, więc już polecimy dalej, bo mamy tutaj tego dużo. No i tak sobie myślę, okej, no fajnie, no oczywiście klient jako miasto, który się zgłosił, no także, że tak powiem, był klientem komercyjnym, już pomijając sprawę i kwestię tutaj czysto artystyczną, no był to kolejny klient, który na bazie jednego projektu nagle okazuje się, że ten sam projekt w przeciągu dni ma swoją kolejną fazę i kolejne życie, czyli no jakby dla projektanta jest to kolejna praca i kolejne wyzwanie. I myślę sobie, no to pewnie już będzie, że tak powiem, ukoronowanie i zamknięcie całego tego tematu, a tymczasem mija kilka dni i zgłasza się w tej samej sprawie do mnie kolejny zleceniodawca. Jakby nie patrzeć, każdy z tych zleceniodawców jeszcze płaci. To nie jest też tak, że oczywiście tutaj sobie za darmo to wszystko leci. To jest zresztą też taka dygresja dla państwa projektantów, że warto przy pracach, które są, przy każdej w zasadzie pracy, myśleć o tym, że będziemy być może mogli tą pracę zastosować w kolejnych kontekstach, w kolejnych zastosowaniach. Być może okaże się, że ilustracja, którą stworzymy, albo plakat, albo jakiś znak, dostanie tak naprawdę szansę na kolejne życie w zupełnie nowej formie, być może w tym samym kontekście, ale tak naprawdę w zupełnie inny sposób będzie mógł być zastosowany, więc zawsze też warto myśleć o tym, że nasza praca niekoniecznie kończy się w momencie publikacji, na przykład, nie wiem, nawet ilustracja prasowa w pewnym momencie może stać się jakimś elementem leitmotivu, na przykład identyfikacji graficznej samego czasopisma, bo może zostać wciągnięta po prostu i też oczywiście kupiona, tu nie chodzi o to, żeby coś przekazywać zazwyczaj tylko i wyłącznie. No, nie. Nie będę dyskutował z władzą, oczywiście. Natomiast. Dobrze, pan rektor poszedł.
Chodzi o to, że tego typu praca nagle okazuje się, że może stać się... Posłuchajcie, generalnie taki mural można byłoby zrobić też bardzo prosto, ale można go było też rozbudować. Niekiedy jest tak, że takie pieniądze, które dostajemy za taką pracę, to wcale też nie były wielkie pieniądze, bo instytucje kultury polskie wcale tych pieniędzy dużo nie mają. Warto jest też pamiętać, że każdą pracę, którą wykonujemy, wykonujemy też do naszego portfolio, czyli nawet jeżeli zarobimy na tej pracy niedużo, nawet jeżeli zleceniodawca nie jest może bogaty, ale wydaje się nam, że na przykład tego typu zlecenie jest w stanie zainteresować innych potencjalnych zleceniodawców. Jeżeli tego typu zlecenie jest w stanie tak naprawdę podbić naszą pracę i nasze istnienie tak naprawdę na rynku na inny poziom, jeżeli jesteśmy w stanie tą pracę włożyć i pamiętajmy zawsze, żeby po prostu pracować najlepiej jak możemy, nie myśleć o tym, że jeżeli są to niskie pieniądze, to pracujemy gorzej, jeżeli są wyższe, to pracujemy lepiej, bo jest to olbrzymia pułapka. Dlatego, że nawet te prace darmowe, nawet jeżeli na początku naszej kariery mamy jakieś prace, które są, załóżmy, udajemy, że zarobiliśmy, ale tak naprawdę zrobiliśmy coś po prostu, co jest tylko i wyłącznie pracą wizerunkową, to pamiętajmy, że ten wizerunek jest bardzo istotny. My sprzedajemy to, co inni widzą. I tylko, jak to się nawet mówi, jak nas widzą, tak nas piszą po prostu. I warto jest po prostu pamiętać o tym, żeby pracować jak najlepiej, pracować o tym w taki sposób, żeby móc tą pracą się pochwalić i dzięki tej pracy w ostateczności zdobyć kolejnego zleceniodawcę. No więc tutaj się nagle okazało, że Tygodnik Powszechny także chce coś zrobić na temat Marca 68. Tygodnik Powszechny tym razem z Krakowa. I Tygodnik Powszechny sobie pomyślał, że chciałby też opublikować fragmenty ilustracji muralu, ale tak, żeby chcieli jeszcze mieć jakieś szkice. No i tam te szkice się gdzieś tam przewijały w layoucie specjalnego wydania właśnie Tygodnika Powszechnego. No i tak sobie myślę po tym Tygodniku Powszechnym, no to super w ogóle. Jeden mural i tyle możliwości zastosowania tej pracy, to już pewnie jest koniec. No i teraz już domyślamy, nie jest to koniec, bo bym przeszedł do następnego projektu, który chcę wam pokazać. I nagle co się okazuje, znowu teraz Muzeum POLIN już po jakimś czasie, ale w tym samym roku, dzwoni do mnie i chce zastosować ten mural jako wideomapping na ścianach głównych holu, głównego holu na ścianach w muzeum w Warszawie, w Muzeum POLIN, z okazji Nocy Muzeów. I z okazji Nocy Muzeów muzeum było otwarte, z okazji Nocy Muzeów, tu niestety znowu będzie kwestia tych wideoprezentacji, ale już niestety je, że tak powiem, przerzucimy. Osoby zainteresowane wideoprezentacjami z tymi moimi pracami zapraszam między innymi na Instagrama na przykład mojego. Tam wszystkie prace są i też te wideo do obejrzenia. No i generalnie rzecz biorąc, mural nagle okazuje się, że staje się znowu muralem, znowu dekoracją ścian, tylko teraz w kontekście wnętrz, w kontekście dopełnienia wystawy właśnie Obcy w domu. No i tak zaistniał jeszcze z okazji Nocy Muzeów. Także tutaj mamy kilka jeszcze zdjęć i zapisu z tego właśnie wydarzenia. Przechodzimy dalej, bo czas nieubłaganie nas goni. No i teraz znowu tematy historyczne, tematy poważne, ale nagle pokazuje się temat popowy, zupełnie delikatny, a wręcz, że tak powiem, bohater kreskówek dziecięcych. Redakcja kanału Nickelodeon, kanału wyświetlającego kreskówki dla dzieci, zamówiło u mnie autorską wersję portret w zasadzie i taką autorską aranżację portretu Jimmy Neutrona. Jimmy Neutron, bohater kreskówek właśnie Nickelodeon. Tutaj go sportretowałem z jego wiernym psem Godardem.
No i chodziło o to, żeby ten mural stanowił dekorację ścian właśnie w redakcji kanału, jednocześnie był jakąś moją interpretacją tej osoby. No, kolejna śmieszna historia, tym razem research. Raz to mam poważne tematy historyczne, a tym razem musiałem sobie, bo oczywiście zdawałem sobie mgliście sprawę z istnienia takiego bohatera jak Jimmy Neutron. Natomiast no, oczywiście w natłoku gigantycznej ilości różnych innych kreskówek nigdy jej wcześniej nie widziałem, więc oczywiście spędziłem wiele godzin na oglądaniu Jimmy Neutrona, no i generalnie, że tak powiem, szukałem jakichś różnych ciekawych historii na jego temat. No, a to też zresztą nie jest komiks, taka ścienna dekoracja, więc też chodziło o to, żeby w jakiś sposób ująć tego bohatera w jakiś taki prosty i lapidarny sposób, więc no, jest tutaj, że tak powiem, poprzez ten język jego wierny pies, robot Goddard daje Jimmy'emu buziaka. Praca znalazła się w tym miejscu, czyli jakby pracownicy biura mają ją przez cały dzień przed oczami. Znowu zastosowałem elementy, które są charakterystyczne dla mojego stylu, czyli gruby czarny kontur, to tak zresztą na marginesie, ten kontur, który tak często stosuję, no jest gdzieś jakimś takim dalekim nawiązaniem do grubego markera czarnego, którym można pisać tagi na ścianach, które zresztą kiedyś bardzo lubiłem, no do tej pory lubię oczywiście coś sobie gdzieś namazać, oczywiście legalnie, raz legalnie, raz nielegalnie. Natomiast jakby jest to jednak duża przyjemność posługiwanie się takim grubym, czarnym pisakiem. No i jakby ten czarny, gruby kontur jest takim częstym, bardzo częstym motywem w mojej twórczości. No i oczywiście gruby raster i płaskie kolory bez żadnych przejść tonalnych. Tutaj była faza malowania. No i tak wyglądała praca nad Jimmy Neutronem. Przechodzimy dalej. No i teraz znowu trochę wchodzimy znowu w poważne tematy. Tym razem może mniej polityczne, aczkolwiek jednak trochę polityczne, ale głównie społeczne. Przyszedł taki moment, dostałem telefon z redakcji Wysokich Obcasów, gazety wydawanej, no, magazynu wydawanego przez Agorę, przez Gazetę Wyborczą. Wymyśliły sobie panie redaktorki akcję ogólnopolską, akcję zresztą naprawdę bardzo fajną, która od pierwszego momentu, kiedy mi zaproponowano współpracę, strasznie mi się temat spodobał, temat w ogóle jako temat, a dopiero potem jakby dowiedziałem się, kogo będę portretował i na tym muralu pokazywał. Akcja się nazywa Kobiety wiedzą, co robią. No i akcja polega na tym, że w całej Polsce powstają murale malowane przez różne artystki, różnych artystów. No, każdy jest tam specjalnie przez redakcję dobrany do konkretnej realizacji i mi przypadł pierwszy mural z tego cyklu, mural, który powstał w Katowicach w dzielnicy Szopienice. Cała historia polega na tym, że na tych wszystkich muralach, zresztą we Wrocławiu powstał mural z Wandą Rutkiewicz, polską znaną, no już nie żyjącą niestety himalaistką, powstał w Warszawie mural z Korą, z Manamu, no i w wielu miastach jeszcze powstały murale z innymi znanymi kobietami. Jednymi żyjącymi, drugimi nieżyjącymi. Tutaj pani akurat Jolanta Wadowska-Król jest osobą nadal żyjącą, ale jest osobą niezwykłą, o której oczywiście do momentu, kiedy nie dostałem tego zlecenia, kompletnie nie wiedziałem o jej nawet istnieniu, co jest zresztą też bardzo ciekawą historią zajmowania się tego typu pracami, że możemy tak naprawdę też dowiedzieć się o wielu rzeczach, o których po prostu
w inny sposób byśmy się nie dowiedzieli, pogłębić naszą wiedzę, no tak jak i wiedzę historyczną, tak jak mieliśmy tamte murale, też to oczywiście była to historia czytania wielu publikacji na ten temat, rozmów z historykami, czy z ludźmi, którzy tak naprawdę zajmowali się tamtymi wydarzeniami historycznymi. No i tutaj też musiałem dokonać dosyć takiego głębokiego researchu, na czym polegała ta historia, o co tutaj chodziło. No i o co tutaj chodziło? Pani doktor Wadowska-Król jest lekarzem, lekarzem pediatrą i w latach 70., tak skrótowo opowiadając, badała i leczyła dzieci z Szopienic, czyli z tej dzielnicy, takiej bardzo przemysłowej dzielnicy Katowic, odkrywając, że bardzo duża populacja małych dzieci, małych, większych i takiej no, młodej młodzieży, dotknięta jest jakimiś bardzo dziwnymi schorzeniami i bardzo poważnymi chorobami. Okazało się, że te dzieci chorują na ołowicę, bardzo poważne zatrucie ołowiem, które no, poza zmianami fizycznymi bardzo poważnie niszczy też mózg, niszczy, wpływa na układ nerwowy, już też i dorosłych ludzi, to nie trzeba jakby się urodzić jakby w takich warunkach, to też na ludzi już dojrzałych działa. Okazało się, że fabryka, jakaś taka komunistyczna fabryka z tamtych czasów, lat 70., truje okolice wyziewami ołowiowymi. No, nie wiem, czy odlewali coś z ołowiu, no w każdym razie truli. No i pani Wadowska, która to jakby powolnymi swoimi różnymi tutaj historiami swojego rodzaju prowadziła dochodzenie, doszła do tego, że właśnie ta fabryka truje, zaczęła informować władze, najpierw fabryki, potem władze polityczne, no komunistyczne, tam Katowic i okolic na ten temat, żeby coś z tym zrobić. No oczywiście w tamtych czasach no, były to czasy gierkowskiej prosperity, więc no generalnie nie było problemów, były same sukcesy, no taka propaganda sukcesu, którą może no, znamy też trochę z naszych czasów obecnych, czyli wszystko się super rozwija, nie ma żadnych kłopotów ani problemów. No i w każdym bądź razie nakazano wyciszyć sprawę. Dzieci dalej chorowały, dorośli dalej chorowali. Pani Wadowska-Król, która wtedy robiła, złożyła przewód doktorski, ta praca jej naukowa została całkowicie zlikwidowana jakby, miała olbrzymie problemy, ale dalej walczyła, no nie miała już możliwości zrobienia tego doktoratu, ale dalej jako lekarka walczyła o te dzieci i co się okazuje, w tamtych czasach zrobiła tak wielki szum, tak wielki chaos wokół tej sprawy, że nie dało się jej do końca uciszyć, no i wygrała. Fabryka została w jakiś tam sposób, ta produkcja ograniczona, znalazły się pieniądze już w tamtych czasach na leczenie tych dzieci, na wysłanie ich do przynajmniej jakiejś części, do jakichś sanatoriów i tak dalej. No i stała się wielką bohaterką swojej okolicy, nazywana do tej pory Matka Boska Szopienicka. Tak mówią o pani Wadowskiej, co jest zresztą dosyć zabawne. No i generalnie zastanawiałem się, jak tutaj ująć sprawę tego tematu pani Wadowskiej, więc no, też interesując się portretem, no bo jakby w moich pracach bardzo dużo tego portretu jest, zresztą widać też na tych plakatach, gdzieś tam twarz ludzka jest dla mnie też jakimś punktem odniesienia do poszukiwań też takich estetycznych, do pokazywania tak naprawdę różnych kontekstów sytuacyjnych. No i tutaj oczywiście pani bohaterka tej okolicy, co zresztą mural wisi w Szopienicach na ścianie, która jest jedną ze ścian, jednej z kamienic tego miejsca. Miejsce jak oczywiście jest szare, burę, no piękne stare kamienice, no ale generalnie miejsce jest bardzo szare i burę. Mural, który się tam pojawił, nagle dał tej okolicy bardzo dużo koloru, nagle się okazało, że zaczęło to po prostu zupełnie inaczej wszystko wyglądać. No nie chwaląc się, oczywiście no się tam bardzo spodobał pani Jolancie także, bo na otwarciu tego muralu było takie jakby oficjalne odsłonięcie. Pani Jolanta tam była, no była bardzo, że tak powiem, no zawstydzona jakby całą tą też historią, co zresztą no jakby jest osobą niezwykle skromną w tym. Zresztą ona została, taka dygresja, ale na temat jej cała ta historia została odnaleziona tak naprawdę przez dziennikarzy Gazety Wyborczej i
dziennikarzy lokalnej prasy. Ona jakby w swoim życiu żyła po prostu bardzo skromnie i jakby o tym wszystkim nie tworzyła wokół siebie żadnej aury, nie wiem, wielkiej bohaterki tak naprawdę, a rzeczywiście była wielką bohaterką. To nie była rzecz typu uratowałem 5 dzieci i tam, nie wiem, wysłałem je na kolonie letnie. Tu chodziło o to, że po prostu uratowała naprawdę dużą populację młodych ludzi przed bardzo silnymi zmianami genetycznymi i tak dalej, które przekazywałyby dalej. No i naprawdę była wielką bohaterką, której się krzywda duża stała. No po prostu nie rozwinęła potem swojego potencjału jakby i naukowego i tak dalej. No była po prostu bardzo mocno blokowana później przez władzę. No i tak wyglądał mural. No tam na dole jestem też jakby podpisany i te wysokie obcasy, no to jest jakby też taki leitmotiv wszystkich tych murali. Z kobiety wiedzą, co robią, z tego cyklu, że artysta tam jest zawsze też podpisany. No i praca jakby tutaj pokazuje, no te kominy, wyziewy, a ołów, który gdzieś tam jest zwizualizowany tym takim fioletogranatem, a jednocześnie też i ta historia tej przemiany, która mogła nastąpić, tego powiedzmy takiego przysłowiowego alchemicznego przemienienia ołowiu w złoto tak naprawdę, gdzie jakby takim konikiem średniowiecznych alchemików była właśnie przemiana czegoś mało wartościowego w coś niezwykle wartościowego, czyli jakby tutaj ten ołów i to, co było złem i czymś zwykłym, szarym, przemienić w radość i w coś, co tak naprawdę jest zaprzeczeniem tego całego nieszczęścia, które tam na tą okolicę spadło. No i generalnie rzecz biorąc, oczywiście mural trochę wprowadził też koloru w tą przestrzeń, no taki dosyć trochę w tej chwili mocno ponurej okolicy. Tak się prezentuje. No i teraz znowu przełączamy się z tematów poważnych na tematy mniej poważne, komercyjne i lekko rozrywkowe. Akcja Zimowy Narodowy. Co roku na Stadionie Narodowym jest taka akcja związana z tą ślizgawką, która tam jest i z wszystkimi imprezami towarzyszącymi. No i to był mural reklamowy dla Mastercard, które było sponsorem, jednym ze sponsorów tego Zimowego Narodowego. No i taki przygotowałem mural dla tej akcji już czysto komercyjnej. Tutaj też jakby prezentuję go gwoli pokazania pełnego spektrum mojej twórczości, która może opowiadać tymi samymi środkami o pani doktor Jolancie Król, o powstaniu w getcie żydowskim, ale także możemy przejść do prac komercyjnych albo prac popowych i w gruncie rzeczy w żadnej z nich nie będzie, no przynajmniej mam taką nadzieję, wyglądało to groteskowo. Możemy pokazać Jimmy Neutrona, możemy też pokazać bardzo poważne historie, co jest też takim moim, taką moją filozofią pracy, żeby nie ograniczać się do środków wyrazu, które wydają nam się jakby jedyne w swoim rodzaju do zastosowania, do pokazywania i wizualizacji jakichś tematów, ale że możemy przy pomocy środków, które wydawałyby się są zarezerwowane tylko dla projektów jakichś, nie wiem, bardzo mało poważnych, może komiksowych, może jakichś popowych, że możemy także pokazać te same poważne tematy i mniej poważne w tego typu sposób. No i oczywiście są też twarze, mamy łyżwy, mamy zimę, Mastercard, pieniądze, zabawa i zima i jednocześnie no też tutaj to też była praca, która no jest tutaj niezwykle niewiele elementów, a jednocześnie praca z takim komercyjnym klientem to też była niezła przygoda i taka lekka po prostu gehenna, gdzie po prostu było bez przerwy, a może kropka w lewo, a może w prawo, ale jednak dobrze było w lewo. No ale to teraz zobaczmy, czy tamta będzie w lewo, czy będzie
będzie w prawo, tylko po to, żeby zamieszać, a na koniec i tak wyszło na moje. No ale, że tak powiem, jak wiecie państwo, no tak niestety z takimi klientami wszelakimi bywa. Niekiedy trzeba troszeczkę, że tak powiem, nabrać pewności siebie i powiedzieć stop. I po prostu nie ma tak, że będziemy przestawiać wszystko, albo brać za każde przestawienie konkretną stawkę godzinową, bo jednak pracujemy na godzinę, a nas jako fachowców bierze się do tych prac ze względu na to, że reprezentujemy już pewne doświadczenie i nie robimy czegoś, tak jak zresztą wspomniałem o tym portfolio, robimy coś, bo jest to nasz wizerunek, nie robimy rzeczy złych, więc jeżeli się od nas czegoś wymaga, to robimy coś, co ma być od razu dobre, więc lepiej, żeby, że tak powiem, też klient i potencjalny zleceniodawca zdawał sobie z tego sprawę, że też i jego czasu szkoda na eksperymenty, których po prostu efekt nie będzie wcale dobry, to chyba, że niech sobie sami to zaprojektują i narysują. No i teraz mamy coś, o czym wspomniałem na samym początku. Praca, która nie jest już muralem malowanym na ścianie, to jest też praca z tego roku, z 2019. I też wymaga chwili wprowadzenia, może przejdziemy tu jeszcze też do ilustracji, która stała się bazą tego całego projektu. Pasaż Śródmiejski w Warszawie, pasaż Wiecha, który się tam od wielu lat już teraz nazywa pasażem Wiecha, kiedyś się nazywał pasażem Śródmiejskim, jest elementem tak zwanej ściany wschodniej, czyli domy centrum, te budynki z lat 60. tam w tej chwili one już troszeczkę zatraciły jakby swój taki jednorodny charakter. To było bardzo ciekawe, modernistyczne założenie i bardzo funkcjonalne swego czasu. Niestety zostało na początku lat 90. w momencie, kiedy następowały przemiany ustrojowe i przemiany tak naprawdę gospodarcze, kompletnie zniszczone. Nie wiem, to też odsyłam do Google'a, obejrzyjcie sobie koniecznie, jak wyglądał pasaż oryginalny. To było fantastyczne miejsce, naprawdę doskonale zaprojektowane. Było oczywiście poprzez komunistyczną biedę i hałowe materiały, to się po prostu zużyło, ale zużyło się to w taki sposób, że można to było bardzo niewielkim kosztem finansowym odtworzyć. Było to bardzo wygodne miejsce, bardzo funkcjonalne, przyciągające ludzi, miało specjalne daszki, takie zadaszenia, niektóre ażurowe, niektóre pełne, które stworzyły jakby w tym takim bardzo wąskim kanionie atmosferę przyjazną, bo jednak no, ludzie nie lubią wąskich kanionów. To jest tak jak przy miastach, na przykład tak jak, nie wiem, Nowy Jork czy Manhattan, czy miasta, gdzie mamy bardzo wąskie, stosunkowo wąskie ulice i bardzo wysokie budynki, człowiek po prostu podświadomie czuje się zagrożony, no, albo też i świadomie, jak mi coś na głowę spadnie po prostu, nie wiem, doniczka z kwiatem, albo to tak oczywiście jest dość przerażająca historia, ostatnio z jednego z tych punktowców ściany wschodniej wyskoczył samobójca i spadł na faceta, który siedział w kawiarni, to było chyba ze 3 miesiące temu. No, samobójca oczywiście nie przeżył, a ten Bogu ducha winny facet w bardzo ciężkim stanie leży chyba do tej pory w szpitalu. No więc generalnie rzecz biorąc, są to oczywiście strachy wyimaginowane, ale też i podświadome, wdrukowane jakby w nasz gatunek, gdzie no po prostu unikamy miejsc, w których może coś spaść nam na głowę. Więc ten projekt był bardzo konkretnym projektem. Były tam i fontanny, były tam i drzewa, mała architektura miejska, ławki i tak dalej. W latach 90. ktoś po prostu wpadł na szalony pomysł i wszystko to zniszczył, wyrzucił, wstawił gigantyczne lampo, jakieś transformersy, które tak naprawdę ani nic nie doświetlają, ani nie są fajne, nie wiadomo właściwie po co one tam są, kosztowały kupę pieniędzy i cała przestrzeń, która była bardzo fajna, użytkowa i była przestrzenią komunikacyjną między sklepami i miejscem też dojścia do kawiarni i tak dalej, stała się przestrzenią zimną, anonimową, gdzie hula wiatr, gdzie właściwie nie warto w ogóle chodzić, bo właściwie nie wiem po co, no można tam przejść się najwyżej, jeżeli się gdzieś idzie, ale tak naprawdę nie ma po co tam siedzieć, nawet nie ma gdzie siedzieć. No i w tym roku, właściwie na początku tego roku, Domy Centrum, nowy właściciel, jakaś zagraniczna korporacja, już nie pamiętam jak się nazywa, oraz czasopismo Aktywist, doszli do wniosku, że chcą stworzyć tam przestrzeń kulturalną, przestrzeń, której się coś będzie działo i ta przestrzeń zostanie w jakiś tam sposób znowu zhumanizowana. Znowu będzie można tam przyjść, można będzie coś tam porobić, a przynajmniej nawet sobie posiedzieć. No i była to akcja letnia, rozpoczęła się w czerwcu, skończyło się jakoś tak wczesną jesienią. Zamówiono u mnie ilustrację, która miała być
No i stała się dekoracją. No tutaj jakby w kontekście muralu i w kontekście wielkoformatowej ilustracji, nomen omen, zresztą ja tutaj na uczelni wykładam taki przedmiot jak ilustracja wielkoformatowa, która dla mnie jest to i mural, i tego typu ilustracja, i wszelka jakby forma artystyczna, która no ma, jak to samo w sobie brzmi, ma wielki format, koniec końców. No i generalnie rzecz biorąc, powstała ilustracja, która wykorzystuje, jeszcze może się tutaj cofniemy, elementy takie typowe dla samego centrum Warszawy. I oczywiście na górze gdzieś mamy stylizowany Pałac Kultury, mamy fragment domu w centrum, tam jest jakiś taki narożnik jednego z budynków. No i oczywiście mamy rotundę, która no ostatnio została otwarta po długim remoncie i została po prostu kosmicznie skrzaniona, ale to już niestety jest inna opowieść i to jest niestety strasznie smutne, no ale trudno. No i więc generalnie powstała tego typu ilustracja, która stała się motywem przewodnim tej właśnie małej architektury, która polegała na takich mobilnych pawilonach na różnych miejscach do siedzenia, gdzie ta ilustracja w swoich fragmentach też stała się podłogą, stała się elementami właśnie na druku na ścianach, także stała się elementem identyfikacji graficznej całego tego wydarzenia. Ten pasaż Wiecha, pasaż kultury miał codziennie ileś imprez, które się tam wydarzały. Były koncerty, warsztaty z artystami, nomen omen, ja też poprowadziłem tam warsztat z projektowania plakatu. Cały czas coś się działo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, wystawy i ekspozycje mody, no i tak dalej, różne takie aktywizujące wydarzenia się tam odbywały. Powstały także z fragmentów tej ilustracji nadruki na leżaki, nadruki na naklejki, które się gdzieś tam przewijały, na druki reklamowe, cały kontekst, tutaj też widać fragment tej małej architektury, która jakby zabudowała tą pustą przestrzeń, w której tak naprawdę nic się nie działo. Tam nawet ławek nie ma do tej pory, słuchajcie. No 20 lat prawie po zniszczeniu naprawdę świetnej architektury. To polecam wam, żebyście to zobaczyli, bo może kiedyś będzie szansa na odbudowanie tego. Szczególnie, że to grosze by kosztowało tak naprawdę odbudowanie tego oryginalnego pasażu. Te małe pawiloniki spowodowały, że nagle ludzie zaczęli tam przychodzić tylko po to, żeby sobie tam posiedzieć w ciągu dnia. No też powstał taki rodzaj punktu zbornego, no jakiegoś takiego elementu dekoracyjnego, ale też z wykorzystaniem fragmentów ilustracji. Tam się gdzieś przewijają motywy z tych rysunków. No i tutaj widać, są stoły, ławki, jakieś ekspozytory dla różnych przewijających się tam przez cały czas trwania tej akcji różnych ilustracji, wystaw. Ludzie tutaj przychodzili, siadali sobie na tych leżakach i nagle się okazało, że ta przestrzeń, która była, no tutaj jest taka leżanka, gdzie bez przerwy to było okupowane przez ludzi, którzy tam sobie chodzili po tej okolicy, się okazało, że nagle tam były też hamaki powieszone. Okazuje się, że ta przestrzeń jest duże oczekiwanie, żeby tam być po prostu i być w tym centrum. Po prostu nieużytkowość miejsca pozbawionego tej małej architektury powodowała, że tam nie ma ludzi, a nie dlatego nie było tam ludzi, że nikomu się tam nie chciało po prostu być. Więc co się zresztą okazuje, w tym roku będzie, no, osiągnęło to taki sukces, że będzie ta akcja kontynuowana i to wcześniej, to się zacznie bodajże już w kwietniu w tym roku. Powstaną nowe pawilony i ta akcja będzie dalej kontynuowana. No i tak to wygląda, tak wyglądały też plakaty, które powstały do tej akcji. No i na koniec przechodzimy do naszego muralu, który tutaj zaprojektowałem dla szkoły, dla uczelni, dla WIT-u. Mural pojawił się na ulicy Gizów, na budynku, gdzie mieszczą się między innymi i odbywają zajęcia z projektowania graficznego, właściwie wszystkie zajęcia z wszystkich wydziałów sztuki.
No i moją ideą przy projektowaniu tej pracy było zawarcie kilku takich podprogowych wiadomości, które też nie są do odczytania za pierwszym może rzutem oka. Po pierwsze, no oczywiście korzystam z mojego ulubionego grubego czarnego konturu. Po drugie, oczywiście z jakiejś takiej formy, która na pierwszy rzut oka może jest po prostu rozedrganą plątaniną różnych elementów, które po prostu są tylko ładne, ale w pewnym momencie się okazuje, że mamy na górze dłoń trzymającą pędzel, która tym pędzlem coś sobie maluje. Z drugiej strony mamy dłoń, która uderza w klawisze klawiatury. Może to jest wydział informatyki i zarządzania, a może jest to grafik, projektant, który sobie pracuje w jakiejś adobowym programie. Mamy duży napis WID, ale i też w środku pojawia nam się wielkie oko. W tym wielkim oku, który też ma symbolizować oko, czyli sztuki wizualne, ale też i wiedzę, ale też i przenikliwość. I w środku się znajdują orbity z astrolabium Kopernika. No bo logo WIT-u to jest Kopernik, ten z krakowskiego przedmieścia, pomnik, który trzyma w dłoni astrolabium, czyli jego przyrząd, którym, że tak powiem, się posługiwał przy swoich badaniach astronomicznych. No i to astrolabium jest wplecione w środek tej źrenicy, a zresztą sama źrenica jest tą kuleczką, czyli słońcem z astrolabium, no bo w środku astrolabium znajduje się jakby ten punkt, to jest słońce, wokół którego te orbity planet są tam akurat zaznaczone no, tymi takimi stalowymi kręgami. No i tutaj mamy jakby nawiązanie do identyfikacji szkoły. No oczywiście nie jest to tak na pierwszy rzut oka jasne, ale jakby odkrywając kolejne fazy jakby tej pracy, możemy sobie jakby ją w ten sposób odkrywać. No i praca powstała tutaj na tej ścianie. Na dole jeszcze była nieszczęsna galeria plakatu, która na szczęście już zniknęła. To już jest historia w tej chwili, więc nawet można z rozrzewnieniem wspominać te wspaniałe plakaty i tą doskonałe komunikaty z nich. No i tutaj jest faza malowania tej pracy, przenoszenie muralu na ścianę, w pocie czoła i oblanie farbą. I tak jak wspominam, praca powstała w tym roku. Tak się pięknie prezentuje. Nocą jest podświetlona, więc zapraszam oczywiście do odwiedzenia gizów i obejrzenia pracy. No i na koniec serdecznie oczywiście dziękuję. I do zobaczenia, tak jak zresztą napisałem, do zobaczenia przy oglądaniu murali, do zobaczenia przy oglądaniu moich prac, do zobaczenia, że tak powiem, face to face gdzieś na szlaku na planecie Ziemia oraz taką konkluzję może na końcu podam, która może, że tak powiem, przyda się też w pracy osobom, które zajmują się też już, czy będą chciały zajmować zawodowo pracą projektanta, artysty, projektanta graficznego, może twórcy murali, może twórcy ilustracji czy plakatu. Pamiętajcie Państwo, należy na pewno wzbudzić w sobie dużą pewność siebie. Bez względu na to, czy uważamy, że jesteśmy świetni, czy absolutnie zawsze się uważajmy, że jesteśmy świetni. Oczywiście musimy mieć ku temu trochę też podstaw, ale absolutnie nie możemy poddawać się krytyce, czy to zasłużonej, czy niezasłużonej. Z zasłużonej wyciągajmy wnioski dla siebie, niezasłużoną trochę się martwmy, ale szybko o tym zapominajmy. Pracujmy ile wlezie. Jeśli nie znajdujemy szybko zleceniodawców dla naszej pracy, nie załamujmy się tym. Tylko i wyłącznie konsekwencja i to, że pracujemy i konsekwentnie dążymy do jakiegoś swojego założonego celu, nas do tego celu doprowadzi. Być może ten cel okaże się jakimś innym celem po drodze, ale koniec końców coś na pewno dzięki temu osiągniemy. No i życzę, że tak powiem, wszystkim szczęścia oraz miłego wieczoru. Także bardzo dziękuję.